chciałem otworzyć 34. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rawcy-Zdroju. Serdecznie witam Państwa Burmistrzu, Panią Burmistrz, Pana Burmistrza. Witam serdecznie pracowników naszych wydziałów. Witam serdecznie gości oraz Was, koleżanki i koledzy radni. Pragnę poinformować, że jak każda sesja transmitowana jest przez internet i później nasze wypowiedzi będą transponowane dla niesłyszących i niewidzących. Tak, zaczęła się, Panie Marku, już było otwarcie i powitanie. Mikrofon, Panie. Słychać? Marek, słychać? O, teraz słychać. Dobrze. Czyli nie będę powtarzał powitania. Proszę Państwa, chcę zakomunikować również, że musimy zwracać uwagę na zobowiązania nasze wobec RODO, ale też chcę zakomunikować, że na dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, w tym zdalnie... No, przepraszam, pani Katarzyna Karpula jest obecna, może? Dwóch radnych zdalnie, 12 obecnych, czyli kworum mamy. Proszę Państwa, przed rozpoczęciem sesji wpłynął wniosek Pana Burmistrza o wyrażenie zgody na rozpatrzenie jeszcze jednego projektu uchwały numer 30, bodajże byłby 9, i uzasadnienie tego projektu, uzasadnienie możliwości rozpatrzenia tej propozycji, czyli tego projektu uchwały, proszę burmistrza, dlaczego w tej chwili. Szanowni radni, chcielibyśmy w miarę możliwości rozpocząć procedowanie związane z nabywaniem gruntu. To też trochę potrwa i w związku z tym zwróciliśmy się do Państwa z tą prośbą. I jeszcze jedna sprawa. Jak Państwo wiecie, też tereny, które chcielibyśmy nabyć, to są tereny, które dla nas, jako dla samorządu, są dość istotne, dość ważne. I chcielibyśmy w związku z tym, chciałbym prosić, żebyście Państwo zaakceptowali, bo udało się na to między innymi pozyskać również środki i nie chcielibyśmy tego odkładać. Proszę Państwa, żeby wprowadzić ten projekt uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji, musicie Państwo przegłosować. Pytam, kto chciałby w tej sprawie zabrać głos? Proszę, Pan. Ja mam pytanie, tak, czy ja tej uchwale nie wiem nic, czy można by było jakoś, nie wiem, wydrukować, tam przedstawić tę uchwałę, żeby można było spokojnie ją przejrzeć, no to kilka słów Pana Burmistrza, no nie wiem, mówi, no, że rozumiem, że to jest uchwała przyjdenie, no mam na trzecie głosować, a nie wiem, co to jest. Jak uchwała będzie procedowana? Wysłane zostało, tylko tam napisałam Państwu, że nie jest tylko podpisana przez Pana Burmistrza. I będzie wszyscy dostali po wczorajszej komisji. Nie, nie, dzisiaj. Tak, ale po wczorajszej komisji, opinii komisji, wszyscy musieli dostać projekt tej uchwały. Tak. Proszę Państwa, to jest głos jeden. Czy ktoś ma jeszcze w tej sprawie? Proszę. Ja tak jak wczoraj na komisji nie będę dostała. Dobrze. Proszę Państwa, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały numer 39, projektu uchwały numer 39. Przystępujemy. Zmian porządku. Zmian porządku obrad. Kto jest za? Proszę. Pan Marek Ciepliński. Panie Marku. Pani Małgorzata Choin.
Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper? Tak jak powiedziałam, nie będę głosować. Nie wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof? Jestem za. Pan Jan Patyra? Za. Pan Jacek Latawiec? Panie Jacku, za? Za. Marek też jestem za. Marek też to napisał, że Marek jest Marek za. Się za, dobrze. Pani Dorota Majewczyk? Jestem za. Pan Piotr, tak. Co to mamy? Kaczmy? Czy co to mamy? Nie, pan Paweł Rogowiec? Pan Paweł? Zawstrzymuje się. Pan Robert Skipiała? Tak. Pan Michał Skowron? Za. Pani Józefa Śmietana? Pan Rafał Wójtowicz? Piotr Żółtek? Za. Jeden głos wstrzymujący się. Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 13 głosów za. Proszę Państwa, 12 radnych głosowało za zmianą porządku obrad. Wobec powyższego wprowadzamy projekt uchwały nr 39. W punkcie trzecim, pod punkcie szóstym. Piąty jest wieloletni program, ze podpunkt będzie szósty. Czyli będzie uchwała 39. W którym punkcie ta 39 będzie? W punkcie trzecim porządku obrad, podpunkt szósty. Dobrze. Proszę Państwa, wobec powyższego odczytam porządek dzisiejszej sesji. Otwarcie. Oczywiście było sprawozdanie burmistrza Rawki z Wydziału na Sie Międzysesyjne, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rawki Zdroju w sprawie wyrażenia pierwszej wyrażenia zgody na bycie w drodze darowizny nieruchomości, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gminy Rawka Zdrój, drugi podpunkt, trzeci w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gminy Rawka Zdrój, Kapówka. Podpunkt czwarty w sprawie zmian w budżecie gminy, podpunkt piąty w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka Zdrój, podpunkt szósty w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie rezolucji w przedmiocie wyrażenia poparcia realizacji inwestycji w postaci Centrum Kulturowo-Konferencyjnego w Chabówce. Punkt piąty. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skargi, Wniosków i Petycji. Podpunkt pierwszy. Cel rozpatrzenia petycji pana TG z 17 lutego 2021 roku. Podpunkt 2 w sprawie rozpatrzenia pisma z 26 marca 2021 roku. Punkt 6. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rawce Zdroju. Punkt 7. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 8. Zamknięcie. Wobec powyższego przystępuję do punktu drugiego porządku obrad. Oddaję głos panu burmistrzowi. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, w okresie międzysesyjnym, w okresie od 31 marca do 28 kwietnia 2021 roku wydałem 10 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 6 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie 3 i zatwierdzenia planu finansowego realizowanego przez Urząd Miejski w Radce Zdroju, 3 zarządzenia. 4 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące m.in. określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne w Radce Zdroju w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Rawka Zdroju do najmu i do użyczenia zgodnie z wykazem podlegającym wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejskiego Ośrodka Kultury w Rawce Zdroju, podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rawce Zdroju. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy uchyliłem i wydałem jedno pełnomocnictwo. Odwołałem pełnomocnictwo kierownikowi OPS-u w Rawce Zdroju jako do reprezentowania gminy Rawka Zdrój przed wojewodą Małopolski w sprawach związanych ze złożeniem wniosku o
dotację zawierającą umowy i aneksy w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021. Pełnomocnictwo było tak zwane zawężone i w dniu 8 kwietnia 2021 roku udzieliłem pełnomocnictwa pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju do jednoosobowego reprezentowania gminy Rabka-Zdrój przed wojewodą małopolskim w sprawach związanych z realizacją programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 i to pełnomocnictwo jest rozszerzone według tego, jakie były oczekiwania Urzędu Wojewódzkiego. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy nie wydałem żadnego upoważnienia. W wyżej wymienionym okresie wydałem 4 zarządzenia wewnętrzne burmistrza jako kierownik urzędu dotyczące powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą budowa placu wodnego w Parku Zdrojowym, powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą utrzymanie zieleni na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2021 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rabka-Zdrój. Informacja na temat realizacji ważniejszych zadań prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Podpisanie umowy na dzierżawę kortów tenisowych mini golfa oraz dzierżawę placu na cele sportowe rekreacyjne w Parku Zdrojowym. Przygotowanie 2 uchwał w sprawie nabycia przez gminę działki w Chabówce oraz działki w Ponicach. Oraz ta ostatnia, którą żeście Państwo właśnie wprowadzili, czyli działki znajdujące się w Rabce. Przygotowanie projektu uchwał w sprawie nabycia przez gminę w drodze darowizny od starosty Nowotarskiego działki na poszerzenie dojścia do szkoły nr 1. Przygotowanie dokumentów i informacji w formie danych tabelarycznych w związku z kontrolą kompleksową gminy Rabka-Zdrój prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Dokonano uzgodnień w sprawie lokalizacji ogrodzenia, uzgodnień związanych z organizacją ruchu, uzgodnień lokalizacji znaków drogowych, wydanie informacji o dostępie nieruchomości do drogi publicznej, zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, uzgodnień projektów zagospodarowania terenu, uzgodnień projektów lokalizacji sieci uzbrojenia w pasie dróg publicznych i wewnętrznych. Następnie wydanie 3 decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót budowlanych oraz wydanie 3 decyzji podziałowych. Dokonanie uzgodnień toczących się w sprawach na potrzeby Wydziału Architektury i Ochrony Zabytków. Nadanie 6 numerów porządkowych dla budynków oraz przygotowanie odpowiedzi na pisma w sprawach bieżących dotyczących zadań Wydziału Geodezji. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Wydział IRG. Ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą budowa placu zabaw w Parku Zdrojowym, kontynuacja robót. Ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rabka-Zdrój. Przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki z zakładami komunalnymi na zadanie pod nazwą utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2021 roku. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w wideokonferencji z marszałkiem Tomaszem Urynowiczem w sprawie ustawy antysmogowej. W Śląskim Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowej spotkałem się z panią wicemarszałek województwa śląskiego. Spotkałem się u nas z panem wojewodą małopolskim. Spotkałem się z prezesem Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. Spotkałem się z zarządem Stowarzyszenia Dawnej Rabki Czar. Spotkałem się z burmistrzem miasta Jordanowy w sprawie klastra energetycznego celem pozyskania wspólnych środków na energię, na instalacje ogniw fotowoltaicznych. W
trybie zdalnym spotkałem się z projektantami planu, spotkałem się z panią Iwoną Haberny w sprawie tegorocznego Rabka Festival. Zainaugurowałem pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Uczestniczyłem w forum burmistrzów i wójtów online. Uczestniczyłem w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu Euroregionu Tatry. To znaczy pierwszym dla nas, bo Euroregion Tatry się spotkał dawno. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Krótkie jakieś pytania w sprawie sprawozdania? Proszę. Panie burmistrzu, z tego sprawozdania wynika, że został ogłoszony już konkurs na dyrektora Centrum Kultury w formie promocji, tak? Tak, tak. Czyli chciałam uciąć wszelkie spekulacje wokół tego tematu. Będzie konkurs. Będzie konkurs, bezwzględnie. Jakie spekulacje? Dziękuję. Proszę, wobec powyższego przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Radki Zbroi. Po pierwsze, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości. Jest to projekt uchwały nr 31. Pozwolę sobie odczytać, ze względu na to, że dostałem wiele informacji od mieszkańców, że proszą o szczegółowsze omówienie propozycji uchwał, ze względu na to, że nie mają kiedy czasu i czytać informacji. No ale trudno. Proszę państwa, projekt uchwały nr 31 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości. Pod paragraf pierwszy wyraża się zgoda na nabycie na rzecz gminy Rabka Zdrój prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntu i budynku jako działka ewidencyjna nr 39601/2 obręb 001 Rabka Zdrój o powierzchni 0,0158 hektara objęte księgą wieczystą KW NS2L łamane przez 3011843/5 prowadzono przez sąd rejonowy w Limanowej Wydział 6 zamieszczenie ksiąg wieczystym Krzeni Dolny. Nabycie nieruchomości nastąpi w drodze darowizny. Nieruchomość nabywana jest w celu poszerzenia ciągu pierwszego do szkoły powiatowej podstawy nr 1 w Rabce Zdroju. Proszę państwa, uchwała, projekt tej uchwały był analizowany na komisji budżetowej. Jak wygląda? Było jednoznaczne poparcie. Dziękuję. Czyli projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Ja tylko przeczytam pierwsze uzasadnienie. Nie będę czytał później tych całych paragrafów. Projekt niniejszy został przygotowany w związku z wnioskiem burmistrza Rabki Zdroju do starostwa nowotorskiego o zbycie na rzecz gminy Rabka Zdrój w drodze darowizny działki ewidencyjne 39601/2 położenie w Rabce Zdroju o powierzchni 0,0158 hektara objęte księgą wieczystą. W dziale trzecim KW ujawniona jest nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasmem oznaczonym na mapie numer ewidencyjny 4086 łamane przez 252 łamane przez 09 literami ABCD. Dział ewidencyjny 396/3961 łamane przez 2 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki ewidencyjnej 3962 zabudowanej budynkiem liceum ogólnokształcenia Bromena. Nieruchomość nabywana jest w celu poszerzenia ciągu pierwszego szyby podstawy nr 1. Rada Powiatu Nowatorskiego uchwałą nr 253 łamane przez 29 łamane przez 21 z dnia 21/2021 roku wyraziła zgodę na darowiznę wyżej wymienionej działki na rzecz gminy Rabka Zdrój. W związku z powyższym Rada Miejska w Rabce Zdroju winna podjąć decyzję o przedmiotowej sprawie. Proszę państwa, czy w tej sprawie ktoś z państwa ma pytania? Nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 31? Przystępujemy do głosowania. Proszę. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choin. Jestem za. Pani Katarzyna Karkulin. Nie ma. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za.
Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skikiela. Tak. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek również za. Jeden radny nieobecny, 14 głosów za przyjęciem. Czyli projekt uchwały nr 37 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami. Proszę bardzo. W takim razie przystępujemy do podpunktu drugiego w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Rabka Zdrój. Wyraża się zgodę na nabycie własności na własność gminy Rabka Zdrój, działki ewidencyjne 7242 o powierzchni 0,0100 hektara położonej w Rabce Zdrój obrębnicy objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowie, Wydział 6 zamiast księgą wieczystym Szanin Dolny. W stanie wolnym od obciążeń stanowiącej własny osób prywatny nieruchomość, o której mowa ustępie, jest nabywana pod drogę wewnętrzną prowadzącą na most do osiedla Gwiżdżówka w Ponicach. Proszę Państwa, projekt wykupu tego kawałka ziemi stanął parokrotnie na komisji. Myśmy w pierwszej wersji nie chcieli się zgodzić na kwotę 4000, którą Państwo właściciele oferowali. Myśmy proponowali za kwotę 300. Pan burmistrz wystąpił z propozycją. Wycena była 2000. Tak, tak. A rada zaproponowała 3000. 3000. Wycena właśnie biegłego było 2000. Rada zaproponowała 3000, ale właściciel nie wyraził zgody i stanęło na kwocie 400 zł. 4000, przepraszam. Myślę tak, że Państwo dokładnie jesteście zorientowani, jeżeli chodzi o tę uchwałę. Czy mam przeczytać całe uzasadnienie? Nie trzeba. Proszę bardzo, czy w tej sprawie jest pytanie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Ja mam pytanie, ale dotyczy tylko drogi, czy jak ona działa? Tak? Tam ma Pan załączniku i narysowane. Mam, ale nie bardzo mi rozumiem. Ale to dotyczy nie tylko drogi, bo też... Nie tylko, całość jest nasza, a obok jest działka. Ale to, że ta pani blokuje tą drogę i nie można będzie tam jeździć, no tam od lat, więc wyjeździli i nagle teraz wspomniała, że się jesteś należy za tą drogę. Ta sąsiednia działka jest działką naszą jako gminy, pozyskaną od Wód Polskich, tam gdzie będzie budynek straży w Ponicach. I to jest ta przylegająca. Ale tam jest również ten przejazd, o którym mówił Pan Przewodniczący. Dobrze. Czy jeszcze ktoś? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Czy Pan Marek Ciepliński? Jestem za. Pani Małgorzata Hoi? Jestem za. Pani Katarzyna Karpula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Utrzymuje się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Fatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu brało 14 radnych. 1 głos wstrzymujący się. 13 głosów za. Wobec 13 głosów za. Przy jednym wstrzymującym. Projekt uchwały 32 został. Ja mam jeszcze jedno pytanie, a ta w ogóle droga, która biegnie pan do góry, ona jest drogą własności gminy, czy to we władaniu gminy? We władaniu gminy. Ten most, który został zbudowany, on został zbudowany przez gminę. Ale myślimy tak, tylko ta droga, która tam biegnie, to jest, nie jest własnością gminy. Tak, ale to, co żeście Państwo mówili, chcielibyśmy też mieć możliwość się regulować. Ja mam już drogi zaraz własność. Tak? Tak. I most. Ale czy jest coś? My to możemy pobierać. Dobry początek. Dobrze, proszę Państwa, wobec tego przystępujemy do punktu trzeciego. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały nr 33.
Projekt ten również był analizowany na Komisji Budżetowej, zyskał pozytywną opinię. Ja tylko przypomnę, że w paragrafie pierwszym mówi się, że wyraża się zgodę na nabycie na własność gminy Rawka z udziałki ewidencyjnej 717 o powierzchni 000957 ha. Położone w Rawce Zdroju obręb Chabówka Księgi Wieczystej, prowadzone przez Sąd Rejonowy Księgi Wieczystym Szajdony, stanowiącej własność osoby fizycznej. Nieruchomość, o której mowa w ustępie pierwszym, jest nabywana na potrzeby przedszkola w Chabówce, w tym urządzenia placu zabaw i ewentualnej rozbudowy budynku przedszkola. Położenie na konfigurację nieruchomości. Położenie oraz konfiguracja nieruchomości przedstawia mapę ewidencyjną, którą Państwo macie załączoną do niniejszej uchwały. Proszę Państwa, analizowaliśmy to szczegółowo. Kto z Państwa nie wie, o co w tej projekcie uchwały, to przeczytam uzasadnienie, jeżeli jest taka konieczność. Pytania w tej sprawie? Nie ma. Proszę w takim razie. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Cipiński. Jestem za. Pani Małgorzata Foy. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pani Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Robocki. Pan Robert Skipioła. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Bicowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. W głosowaniu brało udział 14 radnych i 14 głosów za przyjęciem uchwały nr 33. Czyli uchwała nr 33 w sprawie zakupu działki na dla przedszkola została przegłosowana i uchwalona jednogłośnie. Gratulacje. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wobec tego typu spraw przystępuję do punktu 4 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Czy są w tej program, dokładnie był ten plan, projekt tej uchwały był analizowany na Komisji Budżetowej. Czy w tej sprawie są jakieś pytania? Tak, jeżeli ja mogę zabrać głos. Proszę Panie Marku. Dziękuję bardzo. Chciałbym przed głosowaniem się odnieść tutaj do budżetu. Wyjątkowa naszą sytuacja jest też dla mnie. Pozwolę, w związku z tym, że budżet składa się z wielu takich składowych, a jedną z tych składowych są inwestycje i tutaj jest zawarta duża inwestycja, tutaj właśnie przebudowa drogi Detmajera. No będę dzisiaj za tym budżetem na pewno. Tym bardziej, że o tą drogę walczyli tutaj i mieszkańcy, i ja, których reprezentowałem jednokrotnie na sesjach i pismach. Ale panie burmistrzu, nie zmienia to jednak faktu, że jestem przeciwny zaciągania kredytom. Owszem, tutaj jeszcze nie ma zawartego w tej uchwale, bo tam będzie dopiero w dalszych planach, ale tak jak mówię, powtarzam cały czas, no boli mnie ta nieprawna inwestycja, niestety, która nas tak ciągnie troszeczkę do tyłu. Chciałem się tyle tak odnieść do tego mojego dzisiejszego głosowania. Dziękuję panie radny. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę, pani radna. Ja mam tylko pytanie, ponieważ i w mediach, i na stronie też urzędu była informacja, że miasto dostało 3 miliony, 2 miliony plus milion na kanalizację, czy gmina dostała w sumie te pieniążki. Chciałam tylko zapytać, kiedy one będą w budżecie? Kiedy będą? Już są. Te pieniążki już są? Tak, proszę mi były omawiane wczoraj. Nie, to nie o te pieniądze chodzi. Chodzi o pieniądze, które dostała gmina na termomodernizację prawdopodobnie szpitala i drugi milion to jest na kanalizację. W tej chwili ich nie ma. A kiedy pan już przewiduje, a jeszcze nie tych pieniążków budżetu? Znaczy, była ogłoszona, myślę, że tak, ale była ogłoszona lista i wiemy, że te pieniądze są, natomiast jak dostaniemy tę informację,
formie pisemnej, to będziemy. Jak pan dostanie wnioski, to wtedy panie będzie. Wprowadzimy do budżetu. Tak. Nie, dziękuję. Już są na koncie, tylko nie zostały jeszcze wprowadzone, bo pani skarb po prostu nie zdążyła. Tak, fizycznie te pieniądze na kontach są. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Czy w sprawie pytania pana Marka pani chce coś odpowiedzieć? Nie. Dobrze. To w takim razie przystępujemy do głosowania zmian w budżecie gminy na rok 2021. Propozycja projektu uchwały 34. Pan Marek Cieśliński. Jestem za. Pani Małgorzata Foisz. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani Aleksandra Kopel. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Fatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Tak. Pan Paweł Rogowiec. Wstrzymuję się. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowro. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Witowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 3 głosy są wstrzymujące. 11 głosów za przyjęciem uchwały nr 34. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Wstrzymało się 3. Projekt uchwały został przyjęty. Proszę. Ustępujemy do podpunktu 5 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radka Zdrój. Jak państwo wiecie, jak są zmiany w budżecie, to muszą być zmiany w prognozie finansowej. Czy w tej wieloletniej prognozie finansowej, czy w tej sprawie ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę uprzejmie. Pan Marek Cipiński. Jestem za. Pani Małgorzata Foim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Fatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Tak. Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowro. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Witowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 3 głosy wstrzymujące się. 11 za przyjęciem uchwały. To pierwszego za 11 radnych przyjęciem, 3 wstrzymało się. Projekt uchwały został przyjęty. Tym sposobem przyszliśmy do podpunktu 6, czyli dzisiaj nowej wprowadzonej uchwały numer 39. Już jej szukam, bo gdzieś mi zginęła. 37. Nie, ja ją mam, bo przecież dostałem ją tylko. Może dałem tam podwójnie. Dobrze. Proszę państwa, na wniosek burmistrza wpłynęła uchwała, o której już mówiłem, projekt uchwały, która w paragrafie pierwszym mówi, że wyraża się zgodę na nabycie na rzecz gminy Radka Zdrój prawa własności nieruchomości oznaczonej ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne 41,58/5, 41,58/7 i 41,58/8, obręb 0001, Radka Zdrój, powierzchni 09,232 hektara, objęte księgą wieczystą KW numer NS2L/30/11/220/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Limanowej Wydział 6 zamiejscowy ksiąg wieczysty Muszanidowy. Nabycie nieruchomości nastąpi ze środków funduszy
przeciwdziałania COVID-19 dla gmin popisanych w załączniku nr 7 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 listopada, przepraszam, lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego za cenę przewyższającą wartość ustaloną w operacie szacunkowe z przyczyn leżących po stronie zbywającego. Nieruchomość nabywana jest na potrzeby inwestycyjne. Wykonanie jej powierza się burmistrzowi radnym. I uchwała ta była na Komisji Budżetowej analizowana. I czy Państwo życzycie sobie przeczytać uzasadnienia? Tak? Nie. Dobrze. W takim razie na Komisji uchwała ta została pozytywnie zaopiniowana. Pani pamięta, jakie były, jaka ilość głosów tej uchwały? W każdym razie pozytywnie. Głosy za, jeden, trzy wstrzymujące i jedna osoba nie brała udziału. Dziękuję. W takim razie, czy w tej sprawie są pytania? Proszę bardzo. Chwileczkę, pan zgłosił się wcześniej, pan Rogowiec. Ja mam pytanie, czy te działki są zajmują się na danej jawki, bo nie bardzo jestem w temacie, nie mogę dla komisji budżetowej, by można było to wyjaśnić, jaka jest, jak zostały wycenione te działki przez osoby, które zajmują się wycenia, a ile wyglądają właściciele. Czy to może ja pytałem pana prosił. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, pamiętacie w 2019 roku, to był ten pierwszy moment, kiedy o tym żeśmy rozmawiali i wtedy Państwo powiedzieliście tak, żeby przygotować wycenę tego i ta wycena wynosiła wtedy 122 100 zł. To była ta pierwsza wycena dotycząca wielkości tej działki. Po dokonaniu tej wyceny ja pismem z 18 października 2019 zwróciłem się z prośbą do tych dwóch panów, którzy są właścicielami tych działek, że taką cenę proponujemy, ale również w tym piśmie zaznaczyłem, że wyrażamy gotowość spotkania się i przedyskutowania tego tematu. 10 dni później, 31 października 2019 roku, jeden z tych panów przybył i powiedział tak, że są zainteresowani ewentualną sprzedażą na rzecz gminy, ale oczekują, że gmina zapłaci za ten grunt po 100 zł za metr kwadratowy. Że to będzie taka kwota, czyli dałoby to wówczas ponad 920 000 zł. Wtedy ja u Państwa też byłem i mówiłem, że taka propozycja ze strony tej rodziny padła i prawda jest taka, że myśmy nie kontynuowali tego, mówiąc krótko, dalej. Ta działka, nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale podejrzewam, że pewnie tak. Ona była wystawiona do sprzedaży za kwotę, o ile mi pamięci, będzie 850 tysięcy w jednym zbiór nieruchomości. To można sobie sprawdzić tutaj w rabce do sprzedaży. Natomiast we wrześniu 2020 roku jeden z przedstawicieli tej rodziny odezwał się do nas, do urzędu, napisał pismo, w którym proponował, że po przeanalizowaniu są skłonni sprzedać tą działkę miastu za cenę 50 zł za metr kwadratowy, co dawałoby wówczas kwotę 461 250 zł. I tutaj jako uzasadnienie tej wyceny, że za tyle, podano argument, że w roku 2009 gmina kupiła część już tych działek, które oni tam posiadali, właśnie za cenę 50 zł za metr kwadratowy. Tak to wyglądało. Wtedy po tym piśmie ja skierowałem pismo do Państwa jako do radnych 18 września 2020 roku z tą propozycją, że rodzina proponuje właśnie sprzedaż za tą kwotę ewentualnie na rzecz miasta
I wtedy Państwo powiedzieliście coś takiego, żeby jeszcze raz wrócić się z propozycją do tej rodziny, żeby, mówiąc krótko, z nimi negocjować tą cenę i ewentualnie przygotować czy sporządzić protokół rokowań. Podaliśmy tej rodzinie 3 numery telefoniczne do gminy, jeżeli byliby zainteresowani, i takie pismo zostało do nich wysłane w lutym, 16 lutego 2021 roku do nich. Na żaden z tych numerów telefonu nikt nie dzwonił, natomiast ci Państwo przysłali nam pismo podpisane przez obydwu współwłaścicieli i w tym piśmie powołują się również, aha, przepraszam, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, że w międzyczasie była wykonana druga wycena, która podawała kwotę 134 593 zł, ustalona w oparciu o operat szacunkowy, bo tamten stracił aktualność. I właśnie po tej, mając tą wycenę, przesłaliśmy wtedy w tym piśmie z 16 lutego tej rodzinie i ci panowie odpowiedzieli, że biorąc pod uwagę, za ile sprzedali w 2009 roku, między innymi grunty gminie, za ile sprzedano tam w pobliżu te grunty, to uważają, że cena 50 zł za metr kwadratowy jest ceną minimalną, za jaką są gotowi sprzedać tą działkę. A w pobliżu grunty, to znaczy, które to są grunty? Bo tak jak mówimy o tym, że działce, która jest pod cmentarzem, tak? Tak. Te grunty, które oni sprzedali ci Państwo, to były grunty w kierunku bulwarów tutaj, tam jak jest to zejście, bo to kiedyś gmina w 2009 roku od nich. Tak? Proszę? Bliżej rzeki. Nie, to pod schody. Nie, schody między innymi. Tak. To za to właśnie, to kupiła gmina wtedy w 2009 za 50 zł za metr. Natomiast jeżeli chodzi o samą wycenę, no to wynika między innymi z tego, że ci Państwo do tej działki tam nie mają dojazdu. To jest jedna sprawa, jak Państwo wiecie, a to obniża jak zawsze wartość działki. Druga rzecz to jest taka, że na części tej działki było zaznaczone, że jest to teren osuwiskowy nieaktywny. To jest druga rzecz. No i trzecia sprawa, jak Państwo wiecie, no to jest to działka, która graniczy z cmentarzem, czyli jest tam też część terenu ochronnego cmentarza. I to, jak powiedział rzeczoznawca, to obniża wartość tej działki. Bo pytałem też między innymi o uzasadnienie tego. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Proszę Pani Radna. Ja mam tylko pytanie Panie Burmistrzu, jak Pan powiedział, jest tam pas konserwatorski, prawda? Konserwator ma tam zastrzeżenie od muru cmentarnego, myślę, że tam ten pas jest chroniony. Proszę mi powiedzieć, w takim razie te wszystkie inwestycje, które Pan tam planuje, myśli Pan, że konserwator wyrazi zgodę? Czy kupujemy, że tak powiem, w ciemno, tak? Kupimy, żeby kupić, tak rozumiem? No nie do końca, żeby kupić, ale proszę zobaczyć, że miasto na dzień dzisiejszy, nie tylko nasze, ale inne miasta też nawet kupują po to, żeby mieć grunty zielone. Ja tylko chciałam kolegom radnym powiedzieć, ponieważ ja nie mogę głosować, nie będę głosować. Kwota, którą miasto zapłaci, jest trzykrotnością wyceny rzeczoznawcy. I musi być Państwa zgoda, żeby miasto to kupiło, więc proszę się zastanowić. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Robert. Ja tutaj na wczorajszym komisji mówiłem, że to co Burmistrz zauważył i powtarzał, my kupujemy dziś jako zabezpieczenie gruntu, jako tereny zielone dla rabki. Inwestycje tego typu, które tam były przedstawiane w tym programie, na pewno 50 metrów to nie, znaczy te inwestycje na pewno nie blokuje ta blokada 50 metrów, bo to nie są inwestycje, to co mówiliśmy. Rozbieramy, w każdej chwili można rozebrać, w każdej chwili postawić. Dodatkowo mówię, cały czas bronię, żeby będziemy mieć pieniądze, nie będziemy mieć pana. Dziękuję. Dobrze, ja tego przeczytam, co na tej działce jest zgodnie z założeniami planowane. Mianowicie w ramach planowanego przedsięwzięcia, to czytam z uzasadnienia.
ramach planowanego przedsięwzięcia ma powstać strefa aktywności, która zostanie wyposażona w tor saneczkowy całoroczny. W zakres budowy toru saneczkowego wchodzi budowa rynny zjazdowej wyłożonej rynny igelitem, przyłącz wody, przyłącz energetyczny, instalacja wewnętrzna wody, instalacja wewnętrzna energii elektrycznej oraz budowa schodów terenowych. Nowo powstała strefa aktywności zostanie wyposażone elementy małej architektury, ławki, kosze, toalety wraz z pomieszczeniami administracyjnymi. Dodatkowo strefa zostanie połączona ścieżką pieszą i rowerową z incydującymi bulwarami nad pomnikiem. I tak dalej, ale to już resztę nie do tego. Proszę bardzo, czy jeszcze pytania? Proszę pan, pan Jan, dobrze, panie Marku, poczekam. Odnoszę się do wypowiedzi koleżanki. Z całym szacunkiem i z uznaniem, bo ja też mam różne wątpliwości natury, kupić nie, czy nie kupić i tak dalej. Natomiast też bym chciał zwrócić uwagę na taką sprawę, która się dzieje i z którą mamy, ja cały czas próbuję zwracać na to uwagę i w jakiś tam sposób walczyć i obawiam się, że tutaj możemy mieć do czynienia z tym samym. Jeżeli nie kupimy tego gruntu, kupi go ktoś inny. I teraz patrząc na to, co się dzieje, że zaczyna, tutaj na terenie Radki mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zaczynają powstawać inwestycje, które w zasadzie wymykają się naszej kontroli. Są poza naszą kontrolą. Dzieją się swoim jakim dziwnym trafem, dzieją się swoim, idą sobie swoim własnym jakimś tam trybem. Nie wiem, nie chciałbym podejrzewać, że tu ma jakieś tam uzasadnienie, że coś takiego ma miejsce, że ktoś ma większą czy mniejszą siłę przebicia gdzieś. Dlatego powiem szczerze, będę ja osobiście będę skłonny głosować na tym, mimo wszystko za tym, mimo że jest to jakaś tam trochę wyższa wartość, za tym, żeby to nabyć i jedynie zaryzykować to, że my, jako ewentualny przyszły inwestor, będziemy się boksować w tym momencie z konserwatorem zabytku, czy ten, ale gdzieś ta decyzja będzie w naszych rękach. Natomiast w momencie, kiedy pozbędziemy się tego prawa przez nienabycie, no, skończymy się na, że tak powiem, dużo niewiadomo. Dobrze. Dziękuję panie radny. Proszę bardzo, ktoś jeszcze prosił o głos, nie pamiętam. Ma pan Marek, proszę. No, w zasadzie już nie będę o nic pytał, ale w zasadzie, bo pan tutaj radny, pan Jan Patyra, no troszeczkę mówił to, co chciałem też powiedzieć, także dziękuję. Dziękuję panie Marku. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Nie ma. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 39. Proszę bardzo. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Hoim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper nie bierze udziału w głosowaniu. Pan Dariusz Krzysztof. Ja się wstrzymuję. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skobro. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Gmitowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Jeden głos wstrzymujący się. 12 głosów za. Za 12 radnych głosów, wstrzymał się jeden. Projekt uchwały został przyjęty. Za to osobiście dziękuję, że to tak sprawnie poszły nam uchwały podjęte na wniosek pana burmistrza. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad.
podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie rezolucji w przedmiocie wyrażenia poparcia do rezolucji inwestycji w postaci Centrum Kulturalno Konferencyjnego w Habu. Proszę Państwa, to na komisji również było głosowane. Projekt tej rezolucji został pozytywnie zaopiniowany. Ja przeczytam tego. Projektem mieliście również do możliwość zapoznania się przez stronę. Natomiast uzasadnienie. Niniejszy projekt uchwały został przygotowany w związku z pozytywną opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami, listu intencyjnego w przedmiocie wyrażenia poparcia dla realizacji inwestycji w postaci Centrum Kulturowo-Konferencyjnego w Chabrze. Proszę Państwa, czy w tej sprawie jeszcze są pytania? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Pan Marek Cypliński. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata Poim. Wyszła na chwilę. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciwna. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Przeciw. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Wstrzymuję się. Pan Piotr Ptak. Wstrzymuję się. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Gmitowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za i do pani Małgorzaty Choim. Wstrzymuję się. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 4 głosy wstrzymujące się, 4 głosy przeciw i 6 głosów za. 6 wstrzymujących się, 4 i przeciw, 4, tak? Tak. Proszę Państwa, w sprawie wyrażenia rezolucji za głosowało 6 radnych, wstrzymało się 4, przeciw 4. To jest 6 głosami. Projekt poparcia rezolucji został przyjęty. Projekt uchwały 36. Proszę bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 5. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Skargi Wniosku i Petycji. Oddaję głos pani radnej. Dziękuję. Przeczytam Państwu projekt uchwały Rady Miejskiej wraz z tekstem stanowiącym załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji pani Kejki z dnia 17 lutego 2021 roku. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się rozpatrzeniu petycji pani Kejki z dnia 17 lutego 2021 w interesie publicznym w zakresie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Radcy Zdroju, podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego, Rada Miejska w Radcy Zdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radcy Zdroju, zobowiązując go do przygotowania zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem i przesłania mu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponowane przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji uzasadnienie uchwały Rady Miejskiej w Radcy Zdroju. W dniu 17 lutego 2021 wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Radcy Zdroju petycja pani DG, w której wnosi o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktu woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Po zapoznaniu się przez komisję na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku z treścią petycji z dnia 17 lutego 2021 data wpływu, z jednoczesnym przeanalizowaniem pytań złożonych w petycji, jak również wypowiedzi posła Janusza Sanockiego użytej jako argument w powyższej sprawie, komisja stwierdziła, że działając zgodnie z ustawą samorządową nie posiada możliwości prawnych przychylenia się do wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego, do czego przychyliła się również Rada Miejska. W
toku rozpatrywania petycji ustalono, że referendum ludowe nie jest uregulowane w obecnym stanie prawnym. Zgodnie z artykułem 18 i artykułem 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wyrażenie opinii w sprawie referendum ludowego nie należy do zadań i kompetencji Rady Miejskiej. Z powyższych względów Rada Miejska w Radce Zdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Czyli za i głosując będziemy za przyjęcie projektu uchwały. Proszę bardzo, czy to pytania jakieś w tej sprawie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Pan Marek Cipliński. Za. Pani Małgorzata Foin. Za. Pani Katarzyna Kartkula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Tak. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Za. Pan Piotr Kasz. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skikiało. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Witowicz. Za. Piotr Żółtek. Za. 14 radnych brało udział w głosowaniu. 14 głosów jest za. Jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. I przystępujemy do projektu uchwały nr 38. Proszę Pani Radna. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radce Zdroju stanowiący załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia pisma z 26 marca 2021 data wpływu. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Po zapoznaniu się z pismem z 26 marca 2021 roku dotyczącym ponaglenia na bezczynność prowadzonym postępowaniu administracyjnym przez burmistrza Radki Zdroju, Rada Miejska w Radce Zdroju uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia pisma. Punkt drugi. Pismo, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, przekazuje się według właściwości burmistrzowi Radki Zdroju będącego organem prowadzącym postępowanie celem przekazania go wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy i ustosunkowaniem się do niego do samorządowego kolegium odwoławczego. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdroju do przekazania pisma burmistrzowi Radki Zdroju i zawiadomienia wnoszącego podanie o jego przekazaniu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uzasadnienie uchwały Rady Miejskiej w Radce Zdroju. W dniu 26 marca 2021 wpłynęło do Rady Miejskiej w Radce Zdroju pismo pana D.P. reprezentowanego przez pełnomocnika K.P. dotyczące ponaglenia na bezczynność prowadzone postępowaniu administracyjnym przez burmistrza Radki Zdroju. Po zapoznaniu się z pismem przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radce Zdroju na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 z treści pisma z dnia 26 marca 2021 wniesionego przez pełnomocnika KP, komisja stwierdziła, że skierowane pismo nie podlega rozpatrzeniu przez komisję i radę oraz wnosi o przekazanie pisma według właściwości burmistrzowi Radki Zdroju będącego organem prowadzącym postępowanie w celu przekazania go wraz z niezbędnymi podpisami akty sprawy do samorządowego kolegium odwoławczego. Zgodnie bowiem z artykułem 65 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Stosownie natomiast do artykułu 17 punkt 1 KPA, organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególnie stanowią inaczej. Rada Miejska nie ma jednak kompetencji do przekazania pisma bezpośrednio do SKO, gdyż zgodnie z artykułem 37 paragraf 3 punkt 1 i paragraf 4 KPA ponaglenie wnosi do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, a organ ten przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy i przekazując ponaglenie jest obowiązany ustosunkować się do niego. Dziękuję, proszę o przegłosowanie. Dziękuję. W sprawie tej projektu uchwały Państwo macie pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Czyli głosują za, jest za przyjęciem uchwały. Pan Marek Cipliński. Za.
Pani Małgorzata Żolim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Proszę o połączenie z głosowaniem w przyczynie oczywiście. Pani Dorota Majerczyk. Wstrzymuję się. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Witowicz. Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu brało udział 13 radnych, jeden głos wstrzymujący się, 12 za. Dziękuję bardzo kolegom. Dziękuję. Projekt uchwały nr 38 został przyjęty. Proszę Państwa, na tym skończylibyśmy rozpatrywanie projektu uchwał i przystępujemy do punktu 6. Poinformowanie o pisma skierowanym do Rady Miejskiej w Radce Zdrowia. Od ostatniej sesji wpłynęło praktycznie kilka pism. Ja mam trzy. Pierwsze w odpowiedzi na pismo z poprzedniej sesji, gdzie informowaliśmy o tym, że rodzice wystąpili do wojewody w sprawie nieprawidłowości podjętej uchwały. Otrzymaliśmy pismo Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Prawny Nadzoru. Szanowny Pan Michał Skoń, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radce Zdroju, Urząd Miejski w Radce Zdroju, ulica Parkowa 2. Szanowny Panie Przewodniczący, do Wojewody Małopolskiego wpłynęło pismo rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 w Radce Zdroju, w którym to piśmie oczekują oni stwierdzenia nieważności uchwały nr 32 przez 279 przez 21 Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Radce Zdroju przez zmianę siedziby przedszkola. No już przepraszam. Po dokonaniu oceny nadzorczej wymienionej uchwały, tutejszy organ nadzoru nie stwierdził dostatecznych podstaw do wyeliminowania tej uchwały z obrotu prawnego. W związku z powyższym uchwała nasza podjęta w sprawie przekształcenia zgodnie z wydziałem prawnym jest przyjęta i nie podlega wyłączeniu z obrotu prawnego. Wpłynęło również drugie pismo. Pismo dla mnie no właśnie. Przewodniczący Rady Miasta w Radce Zdroju. Propozycja sprzedaży działki nr 4615 w Radce Zdrój Krzyk. Kieruję to pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdroju i proszę o odczytanie najbliższej sesji Rady Gminy, to jest 28 kwietnia 2021 roku, w punkcie nr 6 porządku obrad do informacji wszystkich radnych. W związku z trwającym postępowaniem od 2018 roku wydania warunków zabudowy na 14 indywidualnych budynków jednorodzinnych na działkach od 8 do 13 arów oraz licznymi bezprawnymi próbami zmierzającymi do niewydania tych warunków zabudowy oraz próbami cofnięciami wydanego zgodnie z prawem pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego na tej działce wyciągam do Państwa rękę i proponuję odkupienie ode mnie tej działki. Jeżeli Urząd Miasta oraz Polski Klub Ekologiczny tak zacięcie walczy o ten teren i chce decydować za mnie, jak ma być zagospodarowany, to jestem skory sprzedać ten grunt Urzędowi Miasta lub Polskiemu Klubowi Ekologicznemu. Cena za działkę nr 4615 o powierzchni 1906 ha to 1 300 000
Nie jest to cena wyssana z palca, tylko oszacowana na podstawie dokumentu sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Załącznik numer 1. Jest to konkretna propozycja i proszę o odpowiedź. W terminie do 31 maja 2021 roku w sprawie zarówno ze strony burmistrza miasta, Rady Miejskiej oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Terenowego w Rabce Zdrożnie. Chciałbym także, by radni wiedzieli, że już dwukrotnie sprawa trafiała do samorządowego kolegium odwoławczego w Nowym Sączu, gdzie SKO dwukrotnie uchyliło zaskarżoną decyzję odmowną i dało do ponownego rozpatrzenia. SKO jednoznacznie stwierdziło, że Urząd Miasta wydał te odmowy z rażącym naruszeniem prawa oraz wielokrotnie przedłużył postępowanie bez konkretnego uzasadnienia. Stwierdził także, że warunki zabudowy powinny być wydane, bo jest to taki stan, taki sam teren, jak i sąsiedni. W lutym 2020 roku miałem przygotowany projekt decyzji pozytywnej na wszystkie warunki zabudowy, po czym w marcu 2020 roku Urząd Miasta zmienił projektantkę na panią Halinę Rolę, która zaprzeczyła wszystkiemu, co było w poprzednim projekcie WZC i wydała decyzję odmowną. Do dnia dzisiejszego nie wiem, na jakiej podstawie została w trakcie postępowania została zmieniona projektantka. Stąd też mogę przypuszczać, że było to celowe działanie, tak samo jak to, że Polski Klub Ekologiczny został dopuszczony do mojej sprawy. Nie chcę tutaj wskazywać palcem, ale kto mieszka w Rabce i zna ludzi, to na pewno te powiązania dostrzega. Pragnę także zaznaczyć, że po wydaniu pierwszej odmownej decyzji przez urząd byłem na spotkaniu u pana burmistrza w celu próby wypracowania wspólnego pomysłu na gospodarowanie tej działki. Na przykład na cele turystyczno-rekreacyjne z korzyścią zarówno dla miasta, wizerunkowo w nawiasie, oraz inwestora. Niestety spotkałem się z obojętnością i brakiem zainteresowania ze strony pana burmistrza i stwierdzenia, że miasto nie ma pomysłu na ten teren. Dlatego tym bardziej nie rozumiem usilnych prób ze strony miasta na ingerowanie w moją koncepcję zagospodarowania terenu oraz moją własność. Reasumując, bardzo proszę o przemyślenie oraz przedyskutowanie sprawy zakupu tego terenu oraz zaprzestanie bezprawnych działań na moją szkodę. Bardzo proszę o przekazanie się pisma do burmistrza miasta Rabki Zdrój, Polskiego Klubu Ekologicznego Terenowego na terenie Rabki Zdrój. I tu mamy załączenie operat szacunkowy, który mówi, że w tej chwili wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości w stanie aktywnym 1 154 000, natomiast wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości w stanie po zakończeniu inwestycji 1 738 000. Tyle pismo naszego mieszkańca Dawida D. Proszę bardzo, kto w tej sprawie jeszcze, w sprawie tego pisma chciałby coś wypowiedzieć? Nie ma. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy dalej. Proszę państwa, mamy następne pismo. Proszę państwa, mamy następne pismo, ale to już pismo lekkiej kategorii. Śląskie Centrum Rehabilitacyjne Uzdrowiskowe imieniem doktora Szebesty w Rabce Zdroju. Pan przewodniczący, szanowny panie, dobiega końca realizacja projektu Kompleksowy Rozwój Infrastruktury Uzdrowiskowej Śląskiego Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowej, w tym rewitalizacja Parku Zdrowego oraz wraz z budową stęszy slankowej, który zrealizowaliśmy w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego lata 2014-2020. Cel, który postawiliśmy sobie przystępując do realizacji tego projektu, to dalszy wzrost konkurencyjności Śląskiego Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowej i ugruntowanie jego pozycji na rynku lecznictwa sanatoryjnego. Chcielibyśmy tego dokonać poprzez rewitalizację modernistycznego założenia parkowego otaczającego Śląskie Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowej i wyposażenie go w szereg nowych urządzeń wspomagających procedury lecznicze.
Nie ukrywam także, że jednym z dalszych założeń było także podniesienie atrakcyjności Rabki Zdroju jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych i ważnego w skali regionalnej, ponadregionalnej oraz ośrodka lecznictwa. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. Szemesty w Rabce Zdroju spółka z o.o. jako podmiot, którego organ prowadzący jest samorząd województwa śląskiego, wpisuje się w wieloletnią tradycję rozwoju przez nasze rejon infrastruktury sanatoryjno-uzdrowiskowej na terenie Rabki Zdroju położonej na terenie Małopolski. Serdecznie zapraszam Pana na spotkanie, w czasie którego pochwalimy się najnowszą inwestycją realizowaną w otoczeniu Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego. Będę zaszczycony, mogąc się z Państwem spotkać w piątek 7 maja o godzinie 11 na terenie odnowionego parku. Spotkajmy się niedaleko głównej bramy wjazdowej przy nowo wybudowanej tężni. Potem zwiedzimy wraz z przewodnikiem modernistyczne założenia parkowe, by na końcu spotkać się w skromnym podhalańskim poczęstunku przygotowanym przez panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich. Serdecznie zapraszamy. Stowarzyszenie Jarosław Wieszczak, prezes spółki. Proszę Państwa, rozmawiałem z panem prezesem i jeżeli Państwo radni, a wiem, że różnie patrzymy na współpracę ze Śląskim Centrum, jeśli by Państwo chcieli i wyrazili zgodę, serdecznie zapraszam i pan prezes zaprasza i pójdziemy razem, bo pan burmistrz, państwo macie też zaproszenie prawdopodobnie. Także nie jest to zaproszenie tylko dla mnie, ale w imieniu moim pan prezes występuje również do nas. To tyle, spis dochodowy. Proszę Państwa, piątek 7 o godzinie 11. Proszę Państwa, tyle pisem na razie przedstawione. Mamy punkt 7, interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo, czy Państwo, pan radny Jan, proszę. Dobrze, zanim przejdę do przedstawienia swoich tam zapytań, po prostu z korzystną okazji, że jesteście w górze. Chciałbym zadać kilka pytań. Odnośnie sprawy, którą przed chwileczką żeśmy przegłosowali. Po pierwsze, czym kierowali się szanowni, szanowne koleżeństwo głosujące na tak przy poparciu realizacji inwestycji tego centrum, dając to zielone światło dla inwestycji w tym rejonie. Od razu zaznaczam, że nie oczekuję odpowiedzi. Pytanie jest zrzucone po to, żeby widzieć te procesy myślowe, sobie uruchomić. Drugie pytanie, czy nie wystarczy już oddawania terenów pod, ja to nazywam dzikie inwestycje, na najbardziej atrakcyjne tereny, po pierwsze. Zabudowa miejsca widokowego na latarniach, krzywoń, grzebień, piątkowa góra w tej chwili. No, mamy takie naprawdę perełki, jeżeli chodzi tutaj o nasze tereny. Trzecie pytanie, dlaczego popieramy inwestycje w tereny dla nas o takim szczególnym znaczeniu i dlaczego na przykład Centrum Konferencyjne NASA na oddalonym terenie, a nie tak jak na przykład chciał świętej pamięci pan burmistrz Dapar, na przykład w okolicach stadionu, bo kiedyś tam była przymiarka. To jest tyle, że ten pytań z mojej strony. Uważam, że tam miał być centrum chyba sportowy, nie? Spokojnie, proszę, spokojnie, pan Jan skończy. Pan dostanie głos. W przypadku lokowania, nie wiem, centrum kulturalnego na Podlasie. No ale dobra. Przewodniczący, że tak powiem, że tego co mam do zapytania i do wniosku. W związku z podjętą uchwałą o przeniesieniu przedszkola numer 2 w budynku
wynajmowanego parafii Świętej Marii Magdaleny do budynku szkoły podstawowej nr 1 w Radcu Zdrój. Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania. Po pierwsze, jak przedstawia się plan działań remontowo-inwestycyjnych, które były zapowiadane przez urząd? Proszę o podanie terminu i przewidywanych działań. Dwa, czy zostały zaplanowane w budżecie miasta środki na realizację tych działań, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek, jakiej wysokości są środki? Trzy, jaka ilość rodziców zdecydowała się na przeniesienie dzieci do nowej placówki? I cztery, czy podjęto już pracę nad formalną stroną funkcjonowania nowej placówki? Ponieważ w tej chwili mamy koniec kwietnia, zbliża się okres w zasadzie przygotowania, właściwie zamykania arkuszy organizacyjnych placówek, zmian kadrowych i tak dalej, uważam, że tego typu rzeczy powinny być nam, że tak powiem, przedstawione, powinny być znane i nam przedstawione. Druga sprawa, w związku z brakiem planu zagospodarowania, problem rozpraszania zawodowy staje się coraz bardziej powszechny. Zgłaszany jest coraz więcej wniosków o wydanie warunków zawodowych dla terenów dotychczas wyłączonych z obwodu zawodowych. Wykorzystując luki w przepisach, wchodzi się z inwestycjami na tereny o szczególnych walorach krajobrazowych, co powoduje, że dla atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej tracimy te tereny bezpowrotnie. W związku z tą sytuacją zwracam się do pana burmistrza z następującymi pytaniami. Czy w chwili obecnej prowadzone są w Urzędzie Miasta czynności związane z wydaniem warunków zawodowych dla działek 3797, 3798, 3799, 4000, 4001, 4005. Czy w sytuacji prowadzenia czynności i opracowania decyzji o warunkach zabudowy bierze się pod uwagę fakt, że do wyżej wymienionych działek nie ma drogi dojazdowej, spełniającej choćby minimalne parametry dla tego typu infrastruktury. Dalej. Wniosek. W związku z brakiem reakcji na złożoną przeze mnie w dniu 31 marca 2021 wniosek dotyczący wysypania tłuszczem podjazdu i placu gospodarczego przy budynku Poranek, będący w zarządzie z ZGM, ponawiam prośbę o podjęcie działań w tym zakresie przez administratora. Nadmienia, że mieszkańcy we własnym zakresie zakupili i rozplantowali płuczek na części placu. Uważam, że ludzkim odruchem uznania ich zaangażowania w utrzymanie w należytym stanie oddanej użytkowanie substancji byłoby wsparcie przez ZGM rozpoczęte przez mieszkańców działań. To już jest któreś działanie, które zgłaszam i w zasadzie jest, nie wiem, pomijane. Ja już w tej chwili mogę tylko podejrzewać jakimś złośliwym, że tak powiem. Następny wniosek. W związku z trwającym już od jakiegoś czasu wiosennymi czasami porządkowymi na terenie Rapi w imieniu mieszkań Rocznych ulic wracam się z prośbą o więcej tymi pracami również i te mniej ważne dla wizerunku miasta tereny. I ostatni wniosek, zwracam się z prośbą o wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe z terenu toru sanepidowego w ogrodowiska do rzeki Słonka. Podczas wykonywania prac ziemnych na torze sanepidowym nie wykonano prac związanych z ujęciem wód powierzchniowych, które gromadzą się poniżej toru, nie umożliwiając przejście spacerującym tam mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Czyli chodzi tu Pan o wzdłuż tego deptaku z betonowych płyt? Nie, to jest tu jak jest skarpa i zaczyna się tor sanepidowy bokiem, tam po prostu woda spływa do Słonki. Ona się gromadzi tam na tym placu między to jak się kończy tor sanepidowy, a Słonką, praktycznie ona tam nie ma w ogóle żadnego, gdyż tam się tworzy. Myśmy to zwrócili uwagę na to i to trzeba skonsultować, bo pan Skipiała wtedy też na to zwraca uwagę, żeby to złapać. Dobrze, jest to uciążliwe. Dobrze, dziękujemy. Ale to ma pan, będzie pan miał to we wniosku, tak? Tak. Dobrze. Proszę bardzo, tu pan był wcześniej, pan Darek. Do pana burmistrza.
Zwracam się z zapytaniem o zamontowanie cynaku D40 przy ulicy Bocznej Zakopiańskiej, tam koło WS-u. Już przewodnicząca ponoć nam zgłaszał, ale to tak zostało pominięte. O ten znak, w stronę tam od WS-u, w stronę Budki Azja, to jest jedno. Mam pismo, bo tak niekonkretnie dostałem odpowiedź na to pismo. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dostępność dokumentu w formie pisemnej dotyczącej ulicy Gancarskiej, uchwały numer 7/59/95 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego z 1990 roku i rozporządzenia numer 12 wojewody nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1990 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa małopolskiego. Proszę również o wskazanie odcinka ulicy Gancarskiej, na którym będą przeprowadzone prace, które się znalazły w budżecie 2021 na kwotę 250 000. Jakie to będą prace? Czy Urząd Miasta pozyskał zgodę od właściciela? Proszę o przedstawienie dokumentów pisemnych. To jest to. I mam jeszcze takie zapytanie od mieszkańców w sprawie tej śrantówki do pana burmistrza. Na jakim to etapie jest ta śrantówka? Jak na jakim etapie trafiło jeszcze do sądu o to przekazanie? Czy... Dzisiaj miały być pobrane wypisy z ksiąg wieczystych, mam być przekazane. I jeszcze bym się odniósł, jak ja to mówię, do sprostowania, bo tam chodzą różne ploteczki przepowiednie ponoć, że ja tu mam jakąś działkę w sprawie tego rodzaju tej drogi, to jest, dementuję, żadnej tam działki nie ma. I druga ploteczka, że chcę pomóc panu Dawidowi D., żeby miał dojazd do tego. To też jest plotka i dementuję to. Nie wiem, kto tam chodzi na tej ulicy, kto się taki zajmuje tym. Także ani to wykluczam. Tylko w gestii mieszkańców, którzy widzę, że odbierają to jako... Nie, ale chciałbym, bo chodzi plotka, chodzi to jeden, drugi, trzeci raz coś słyszę, także dementuję to. Dobrze. Dziękuję. Pan wcześniej, ale Marek był wcześniej, ale proszę bardzo. Nie, no to proszę, Marek... Pan Marek Ciepliński. Nie, ja dziękuję. Proszę bardzo. Proszę. Ja tak, w imieniu mieszkańców oczywiście, zwracam się do pana burmistrza. Właśnie na stronę kompletnie mieszkańców drogi Bocznej do Wila, to jest Bocznej ulicy Poniatowskiego. Z prośbą o poprawę tejże drogi, droga w tej chwili jest w złym stanie, bo zimniej położona stan tej drogi zdecydowanie się pogorszą. Mieszkańcy się poprawiają z tej drogi, tej poprawy ulewie, musi być to droga przejezdna. Podkreślę tylko, że droga prowadząca jest prowadzić do domów, które są wybudowane i które są w trakcie budowy. Mieszkańcy zaznaczają, że już na chwilę obecną nie ma tam kanalizacji, instalacji gazowej. Zgodnie z umową z gazownią, instalacja gazowa ma być tam wykonana i doprowadzona w okresie najbliższych 2 lat. Więc na chwilę obecną nie jest oczywiście opłacalne asfaltowanie tej drogi. Jednak mieszkańcy bardzo proszą, aby na przykład płyty betonowe, choćby sklanowanie przebudowy ulicy Dmajera mogły być przeznaczone na budowę. Tak jest zaplanowane, bo pan Wojtowicz to już sygnalizował przed remontem tej drogi Detmajera, więc jeżeli będzie demontaż tych płyt, to będą tam przekazane. A pani to do siebie zrobi też. Tak. No. Ale ci państwo napisali też zwracają się mieszkańcy tej drogi Bocznej o to, żeby zamontować jeszcze pleni na tej drodze. Na tej samej? No, na tej samej drodze, tak. I tutaj mam kilka fotografii, jak ta droga wygląda. I kolejna droga, tak samo wewnętrzna droga, zlokalizowana na działce 2530. Zgadzam się z prośbą o poprawę jakości drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej numer 2530. To jest droga, która jest pod tamą, tam na słonym samej góry. Jest to droga, to jest szlak czarny, który prowadzi na Maciejową. Droga, do osiedla Wójcia Kupka ogólnie
określić moje drogę do spraw znacznie sobie uszkodzona, pojawiły się kolejne dziury, które utrudniają poruszenie dojazdu do domu, zdjęcia drogi i pisma, które były kilka razy zgłaszane na dzień podarczy z mieszkańców jednak nie. Nic w tej sprawie nie poczyniono. Apeluję do pana burmistrza, aby o mieszkańcach osiedla swoje nie zapominać i też mieć na uwadze głos. Dlatego proszę, żeby w najbliższym czasie poczyniono kroki ułatwiono życie, bo pojawia bezpieczeństwo poruszania się po drodze wokół burmistrza Kajowskiego. W obecnej chwili należałoby wysypać tłuszcze i wyrównać nierówności. To i kolejna droga boczna, może nie boczna, przepraszam, to jest ulica Miśkowcówka, główna część ulicy Miśkowcówka. Zwracam się z prośbą o poprawę jakości drogi na ulicy Miśkowcówka i głównej części, bo podkreślę, iż droga jest własnością gminy. Obowiązkiem gminy jest utrzymanie jej przejezdności i uregulowanie spływających wód po okresie zimowym, jak i po hity bulewach. W obecnej chwili stan drogi jest tragiczny, bo na płynie drogą można powiedzieć, że przejezdność jest na granicy nieprzejezdności, wyżłobienia i poruszenia pada utrudnia nie tylko poruszanie się pojazdami, ale także poruszanie pieszym. Podkreślę także, że trudne wyjazdy do posesji mają skutki komunalne, bo odbyło odpadów komunalnych. Mieszkańcy i radni w tej części osiedla składali i składają pisma, załączają zdjęcia, w ten sposób nadzoruje stan drogi. W chwili obecnej należy w trybie pilnym wykonać obwodnienie drogi i wyrównać tłuszcze i nierówności. To już było zgłaszane kilka razy panu radaczowi i panu burmistrzowi i do tej pory są zdjęcia odnośnie do ogólnych, jaki potok płynie tą drogą, jest nieudogonowany. Panie profesorze, tam jest podwodnienie, ale tam jest jeszcze kanalizacja też. Jest kanalizacja. No i panie profesorze, to trzeba byłoby połączyć tam kawałek tych kantar, przepraszam, Borczańskiej i tej ulicy, żeby właśnie spiąć tam kanalizację i te rzeczy faktycznie zrobić. Także to przygotowujemy pod kątem między innymi, żeby kanalizację też tam zrobić. Ale czy to koniecznie na przykład z tym, żeby zrobić, wstawić korytko z jednej strony powiedzmy tej drogi i wyłapać tą wodę, żeby po prostu nie płynęła całą drogą i później wysypać tłuszcze i wyrównać to? To zapisałem, to zapisałem, albo słowo, żebyśmy to zrobili całościowo też. Wszystko, panie? Tak, tak. To proszę pana. Ja mam takie cztery wnioski. Na prośbę mieszkańców Alei Tysiąclecia wnioskuję o zamontowanie barier ochronnych wzdłuż alei na odcinku od Lili Bagatela do szkoły podstawowej nr 3 w Radce Zdroju. Na tym odcinku korytarz rzeki ma ponad 2 metry wysokości, a droga jest zbudowana bezpośrednio przy rzece. Już raz wnioskowałem ten temat. I drugie mam. Zwracam się zapytaniem, też ponownie, już było jakiś czas temu. Zwracam się zapytaniem, kiedy zostaną ustawione znaki pionowe zakazu zatrzymywania na górnym odcinku ulicy Wolnej oraz ulicy Gorczańskiej. Chciałbym nadmienić, że już kilka razy zgłaszałem ten problem, samochodami zatrzymującymi się na skrzyżowaniu ulicy Wolnej i Gorczańskiej oraz na górnym odcinku ulicy Gorczańskiej. Tam jak samochody stoją na skrzyżowaniu, to nie widać nic łatwo, tam może dojść do jakiegoś potrącenia albo do kluczki. Jeszcze dwa podstawowe. W imieniu mieszkańców ulicy Pańskiego Jana Pawła proszę o zamontowanie brakujących koszy. Tam już kilka zostało zamontowanych, ale jeszcze w kilku miejscach są tam cupki, same nawet dzisiaj tam miałem rano sprawdzić. I jeszcze jedno. Zwracam się z ponownym wnioskiem dotyczącym wywiezienia starego, butwiejącego, pociętego drewna zalegającego na Alei Tysiąclecia. Drewno zalega tam już kilka lat i szpeci krajobraz centrum miasta. To jest zlecone. To jeszcze raz. I to wszystko. Proszę bardzo, dziękuję. Pan radny Robert, proszę. Panie Mariuszu, a ja się zwracam po wszystkie uwagi raki, żeby te dziury, które są w drogach, żeby usuwać. Była kiedyś propozycja, o co mnie chodzi? Była kiedyś z naszej strony propozycja, żeby utworzyć zespół naprawy tych dziur w naszym, jakby powiedzieć, zakładzie komunalnym. Tu pan wspomniał wtedy, pan przewodniczący, że jest taka opcja, że Muszynie, czy w uzdrowisku Muszynie, stworzono taki zespół, żeby nie warto jechać tam zobaczyć, jak to od tamtej strony wygląda. Żeby się nie przywieźć do nas, bo ten problem co roku poruszamy i co roku nie jest dokładnie rozwiązany. Dziękuję. Proszę Państwa, tak, chciałem, żeby do tej Muszyny jakoś się tam umówić, czy jechać, czy... Na wycieczkę.
Spokojnie, panie radny. Powiedz się skończy 15 maja luzowanie. Tak, spokojnie. Nie bądź pan nerwowy, panie radny. Nie, ale połowę. Proszę bardzo, dobrze. Wcześniej był pan. Otaczanie jeszcze nie działa. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, tutaj jest w imieniu Jacka Latawca. Chciałem zgłosić taką prośbę dotyczącą naprawy uszkodzeń wiatru przystanku autobusowego w Zawce. Dobrze, ja byłem wcześniej, ale oddaję pani głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko chciałam zapytać, myślę, że to od nas różnych pana już to nie dotyczy, bo ja już widziałam plany związane, że tak powiem, z parkingiem przy ulicy Piłsudskiego, prawda? Ale żeby pan burmistrz przynajmniej choć trochę uspokoił mieszkańców, kiedy to ewentualnie będzie robione, bo dużo uwag jest na ten temat. Poza tym myślę, że to też jest w centrum Rawki, przejazdowa centrum Rawki przede wszystkim. I druga sprawa taka, że będziemy też tam instalować, no Tauron będzie instalował z kolejną stację paliw. W związku z tym myślę, że ten parking wymaga naprawy, poprawy, że tak powiem, organizacji, żeby mogli spokojni mieszkańcy też tam być, parkować, przede wszystkim parkować, bo ta ochrona się robi naprawdę już ciasno koło bloku. Ładne budują. Kradną, rozbijają lusterka, kradną felgi ludziom. To jest po prostu duży problem. Także ten pan burmistrz uprzejmy powiedzieć, bo słyszę o różnych inwestycjach nowych. Więc, a to już nie jest taka nowa inwestycja. Lecz to jest jeszcze inwestycja, może nie zaczęta. O może w ten sposób. Chodzimy koło tego, mówimy dużo, ale jeszcze nie ma żadnych kroków podjętych. Gdyby pan mógł w przybliżeniu mógł powiedzieć, kiedy ewentualnie. Kiedy zaczniemy robić z tym parkingiem. Dobrze. Ja powiem tak, dzisiaj, na dzień dzisiejszy pytanie jest, czy tam będzie tylko parking, czy jako radni planujecie państwo jeszcze coś innego w tym miejscu? Nie, mówiliśmy o parkingu. Proszę, na Piłsudskiego oczywiście, bo tam to jest jedna z większych działek, którą mamy my jako gmina, którą dysponujemy. Pamiętacie państwo, tam są jeszcze te budynki, które wielu właścicieli chce nam mówiąc krótko odsprzedać, ale nie wiem, czy się państwo orientujecie, tam było mniej więcej coś takiego zapisane kiedyś, że oni to odstąpią samorządowi, czyli gminie, ale samorząd zadeklarował, że to od nich wykupi. I teraz jest pytanie, to musimy znaleźć pieniądze, żeby część od tych ludzi wykupić. I teraz pytanie jest, jakie jest przeznaczenie tego terenu? Co państwo proponujecie? Czy tam ma być tylko parking, czy jest jakaś inna propozycja? Panie burmistrzu, z tego czasu był inwestor chyba, który się zgłosił, był zainteresowany tym miejscem. Ktoś tam chciał budować i chciał praktycznie wykorzystać. Tak, tylko, no szanowni państwo, ale... skorzystać może z oferty, pomimo że zwłaszcza, że my nie mamy też takich pieniędzy w budżecie, prawda? Pewne projekty wiążą się przede wszystkim z pieniążkami. Panie radna, szanowni radni, jeżeli wy to przedyskutujecie i zaproponujecie, w którym kierunku tam idziemy, to pójdziemy. Na pewno parking, na pewno, bo to już ustalić. Możemy ustalić. A wiemy, ile by to kosztowało nas wykupienie tych parkingów? Wiemy. No jeżeli 25, licząc po 30 czy 40 tysięcy, to jest milion. Za te wszystkie są milion. Cały ten teren. Tak, mam pytanie. Nie o to chodzi, tylko nie ma pomysłu. Nie ma pomysłu. Wjeżdżę, co? Nie ma na ten teren. Żeby wyjeżdżali, bo był. Na co ma? Na parcie, ale nie sam parcie. My jeżeli mamy komuś tak zarabiać, to my sami ten parcie chcemy zrobić. Już mamy propozycję, projekt dawaliśmy z panem Skipiało i postawić parkometry i my mamy wszyscy pieniądze z tego, bo tak, ktoś zarabia. Dlatego chodzi, tylko się rozbija o to, że my musimy ten teren doprowadzić do użyteczności. Do użytkowania. I tu szukamy pieniędzy na auto dalej stoi. Mieszkańcy bardzo chętnie powiedzieli, że oni nie chcą za darmo, oni będą wykupiać od oni sobie kupią i tak mieliśmy założenie. Oni jeszcze jak gdyby chcieliby, żeby takie bezpieczeństwo mieć. Dobrze, proszę państwa. Proszę ja chciałem tutaj jeszcze dodać swojej strony, jeśli chodzi o te drogi. No ale jak mi się odbywa, tam na Łedzie są do przecięcia, ja też zgłaszałem i oczywiście poprawa tych dróg, nie no, to nie wiem, czy to się rozpoczęło, czy dopiero przez poszli sytuacji tej dziury w asfalcie. Kiedy jest planowana właśnie akcja opłacania? Już jest wyłaniany wykonawca, tylko na pole pogody trzeba było wcześniej.
Jeszcze jedno pytanie, to drzewo, które tam stoi za bandykiem chyba leży, to już będzie... Nie ma, nie byśmy zlecili na już taką odsunięcie. Ono leży i rośnie częściowo. I tak, no już dorosło, co? Dobrze. Ładna prochnica. Proszę Państwa. Panie Burmistrzu, jeszcze jedna, ja o tych studienkach cały czas przypominam, ja już nie wiem, czy nawet 10 razy mówiłem, że one po prostu stukają cały czas dalej. Stuka się nie wiem, czy jakieś pierścienie gumowe przeprodułożyć. Nie na Pajanowskiego ten problem jest ogromny. Tak? Dobra, proszę Państwa. To króciutko, o termin roku szampania tego, co zostało w Olimpii, to znaczy, jak tej pochodnika. Sprzedają sukcesywnie, sprzątają do końca kwietnia. Ma, do końca kwietnia ma być pod kątem. Ale nie wiem, czy to jest. Proszę Państwa, proszę o spokój. Wszyscy, tak? Ja mam teraz, udzielam sam sobie głosu. Proszę Państwa, przeszło rok temu oddaliśmy na osiedlu Orkana przepiękny plac zabaw. Z zastrzeżeniami, będąc tam jako radni, prosiliśmy o wyskarpowanie tej górki przed zejściem wody z góry na cały ten plac zabaw. W jednym położeniu ułożono, dalej nie ułożono, czyli jest fuszerka. Z drugiej strony posypano obrzeże tłuczniem, ale oparto ten tłuczeń o siatkę. I ten tłuczeń zamiast spełniać tą rolę na tym, on przelatuje przez siatkę, bo nie ma o co się oprzeć i wylatuje na trawę i dalej nie spełnia swoich założeń. Ale to jeszcze wszystko nic. Proszę Państwa, w sobotę byłem świadkiem, kiedy pani, jak to nie radna, tylko przewodnicząca osiedla, zaprowadziła mnie i wskazała, jak został zdewastowany ten plac zabaw. Haniebnie został, porozrywana została siatka, oderwane zostały siatki od furtki, wyrwana klamka od furtki. Naprawdę jest to karygodne. W związku z tym zwracam się do pana burmistrza. W tym tygodniu został częściowo zniszczony plac zabaw przy osiedlu Orkana, na osiedlu Orkana. Prosi się o usunięcie uszkody, zagrażają bezpieczeństwu dzieci, bo pręty wystają, może się któreś dziecko nabić. Prosimy również o zamontowanie dodatkowego oświetlenia najpraktyczniej lampy solarnej skierowanego na teren placu zabaw, żeby po prostu było widać, bo od godziny 9-10, jak zaczyna zapadać zmrok, lampy wzdłuż ulicy nie dają oświetlenia na ten plac zabaw. Zbiera się tam odpowiednie towarzystwo, codziennie masa butelek, piwka, po piwkach tak, puszki i okazuje się, że nie ma tam spokojnego życia na tym osiedlu. Dlatego też prosiłbym o zamontowanie lampy solarnej skierowanej na tak. Dalej, o braku zabezpieczenia tego tłucznia i braku zabezpieczenia skarpy. Naprawdę nie są to duże, nie są duże rzecz, koszty, ale bardzo zasadne. Teren jest, teren spółdzielni, plac jest nasz. Proszę Państwa, i drugie, w ubiegłym roku na spotkaniu z mieszkańcami osiedla padła propozycja, uważam bardzo słusznie, założenie dodatkowego monitoringu. Co prawda na ten plac zabaw jest jedna kamera skierowana, ale ona nie zdaje w końcu swojego jak gdyby założenia. Dlatego dla bezpieczeństwa mieszkańców proszę o pilne, pozytywne uwzględnienie niniejszej interpelacji. Założenie dodatkowego monitoringu na osiedlu. Ze względu na bezpieczeństwo nawet na tym osiedlu, bo dochodzi do niszczenia pojazdów, które stoją wzdłuż ulicy i tak dalej. Pewno, że musimy to zrobić w porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową, ale to musi chyba wyjść od nas, bo tam są nasze bloki również zakładów gospodarki mieszkaniowej. I prosimy jeszcze o przynajmniej 2-3 kosze na śmieci wzdłuż chodnika od ulicy Chopina do Orkana. Jest tylko jeden.
przy ulicy Rostoki. Nie ma już później nic. I później się dziwicie, że na tej skarpie wszystko śmieci lecą w dół. I jeszcze... Kosze są puste, bo ja jeszcze codziennie... Ale tam nie ma koszy. Więc są koszy. Kosze są ładnie sprzątane. Ja nie mogę powiedzieć, że ten, tylko tam w ogóle nie ma koszy. I proszę Państwa, trzecia rzecz. Nie wiem kto, za mało jestem zorientowany, kto z... czyjej gestii jest sprzątanie czy wygrabienie tej części od Orkana bloków wzdłuż przedszkola do tego. Tam jak wierzby, z tej wierzby liście i gałązki i tak dalej z jesieni, tak jest do dnia dzisiejszego. Nie wiem, nie mam pojęcia. To no, ale ja się dowiem. Proszę Państwa, to tyle z tych spraw. I jeżeli nie ma, proszę. A jeżeli ja mogę skorzystać, to jeszcze tutaj do kolegi z Kowalma, że tak powiem, na placu tym dla dzieci nie, tylko, nie trzeba wieczoru ani nocy, bo ja tam mam kilkakrotnie w dzień siedzą, nawet w dzień siedzą, piją mi, bo chyba jeszcze nie przejmują. Dlatego bym prosiłabym może, żeby Straż Miejska uczyła. Ale to proszę, proszę na nas zadzwonić. No, no, żeby Straż Miejska może tam ze mną dała części. No, to ale jak najbardziej. Dobrze, pan burmistrz i kończymy. Szanowni Państwo, to o czym mówiła pani Dorota, pytanie, czy pani pyta o drogę wojewódzką? Nie, przez Habrówkę? Nie, tylko o wojewódzką. Tutaj już od przedszkola w kierunku zachodniańskim. To jest nasze. No. To jest nasze, jak najbardziej. Teraz tak, mówiliście Państwo jeszcze też, bo i pan Jan tydzień, miesiąc temu pytał o ulicę Chopina. Powiem tak, spotkaliśmy się teraz z panem Pryskalem. Rozmawialiśmy między innymi na temat tej możliwości, żeby ci ludzie parkowali. Powiedział tak, że on zaproponował tym ludziom możliwość parkowania za 60 zł miesięcznie. I powiedział tak, że nadal jego propozycja jest aktualna i jest otwarta na tą propozycję, jeżeli tylko są zainteresowani. Następnie chciałbym jeszcze podziękować też wszystkim, którzy wzięli udział w sprzątaniu naszej gminy. Wiem, że niektórzy jeszcze w tym tygodniu planują sprzątanie, ale te osoby, które się zaangażowały i wzięły w tym udział, to powiem tak, trochę się nam udało posprzątać i miejmy nadzieję, że będzie w naszej gminie dużo czyściej. Zapraszam do podnieśnięcia. Powiem tak, chciałem się jeszcze odnieść, bo tak jak ostatnio powiedziałem, że pan Darek powiedział, że na jego osiedlu zrobiliśmy tylko właśnie, żeśmy stawili jakieś kosze czy ławki. No, tak jak już mówiłem, nie było tam faktycznie pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o plany, ale podam tylko ten rok i ubiegły rok, żeby nie przedłużać. W ubiegłym roku, jak pamiętacie Państwo, projektowaliśmy ścieżki enduro na Krzywoniu. W tym roku jesteśmy po przetargu i ta ścieżka jest realizowana za 154 tysiące. Projektujemy sieć kanalizacyjną, która będzie skończona, mam nadzieję, tak jak jest w planie, do końca czerwca, to jest za 69 tysięcy. Opracowujemy projekt przebudowy ulicy do Pociesznej Wody i mam nadzieję, że projekt zostanie też przygotowany i że ta droga docelowo zostanie zrealizowana, łącznie z tym chodnikiem dwumetrowym, który byłby na całej długości tej drogi, żeby można było tam również spacerować. Ja już nie mówię o moście, bo jeszcze się panowie tu przegadywali, do kogo ten most jest, ale to jest na granicy tych dwóch, można powiedzieć, osiedli. I rzecz, myślę, bardzo istotna. Jest projekt tego skrzyżowania dwupoziomowego, kolejowego, z rozwiązaniami. Jeszcze na razie nic. Ale pan burmistrz ma teraz głos. Panowie, za chwilę będzie. Nie, no chciałem powiedzieć po prostu, że musieliśmy tam pewne rzeczy przygotować, bo słusznie pan zauważył, że nie było. Ale przygotowujemy to. I to, co między innymi kolej proponuje te rozwiązania na tamtym odcinku, gdzie będzie zbudowana droga dojazdowa do tamtych budynków, łącznie z chodnikiem, dwupoziomowe rozwiązanie, to jest liczone na 12 milionów. Panie Darku, to będzie u pana i myślę, że to się wydarzy. To służy, będzie wszystkim. Zgadza się, że wszystkim, ale ułatwi głównie mieszkańcom, którzy tam mieszkają, że nie będzie to aż tak uciążliwe. To chciałem. Panie burmistrzu, odnosząc się do tej inwestycji za to 12 milionów, czy wiesz, to tam, to przecież PKP nam. Panie Michale, dojdźcie się. Dobrze, proszę panie burmistrzu, proszę. Proszę, chwileczkę, panie radny. Dzisiaj było spotkanie Euroregionu Tatry, w którym po Państwa ostatniej uchwale, która była w grudniu ubiegłego roku o przystąpieniu naszej gminy do Euroregionu Tatry,
wszyscy członkowie, którzy brali udział w tym spotkaniu, bo to było spotkanie online, czyli 40 gmin podjęli uchwałę o przyjęciu naszej gminy do Euroregionu. Ale nie wolno. No, bez mieszanku. Tak, do Euroregionu Tatry. Także od dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy wolni w Euroregionie. Proszę Państwa, zanim zamkniemy posiedzenie, chciałem podać komunikaty. Mianowicie 3 maja o godzinie 11 w kościele parafialnym jestem msza za ojczyznę. Jeżeli Państwo będziecie chcieli uczestniczyć, serdecznie zapraszamy. Panem burmistrzem, bo msza jest za mną o 11 godzinie. Wiem, że o godzinie 10.30 mamy zaproszenie i uroczystości w Chabówce. Rozmawiałem z panem komendantem dzisiaj i przyrzekłem, że my zaraz po mszy z panem burmistrzem pojedziemy do nich i oni są uprzedzeni. Czyli oni mają 10:30, my o 11:00, czyli praktycznie jakoś tam musimy się pogodzić. Następny komunikat. Chciałem serdecznie, mimo że burmistrz już podziękował, ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, włącznie z Młodzieżową Radą, za sprzątanie rad. Naprawdę bardzo dużo dworów sprzątnęliśmy śmieci w Radce. Za to wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. Dziękuję również druhom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy służyli swoją pomocą nam w pracach społecznych pomocy w OPS-ie, ale również ostatnią druhom z Chabówki, którzy nas nieformalnie, można powiedzieć, wsparli. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomagają nam w naszych działaniach w Radce. Na tym zamykam posiedzenie 34. sesji 8 kadencji. Dziękuję Państwu za grzeczność. Zanim wyłączymy, jeszcze Pan Marek słowo. Ja chciałem jeszcze, zanim Pan Marek, zapomniałbym, złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym imiennikom Markowi i Robertowi. I teraz oddaję głos Marku. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Krótko i zdjęcie. Proszę Państwa, koniec z tym życzeniami.